zobaczcie widzowie, gdzie ja jestem, to jest park rozrywki tylko dla syren, mamy tutaj różne zjeżdżalnie, baseny i nie tylko, będziemy mogli zamienić się w syreny, ale na razie nie mogę być tą syreną, dlatego że nie mam ogona, ale zobaczcie, mamy tutaj po lewej stronie taką zakładkę i są różne zakryte karty i można te ogony sobie znaleźć w tej grze, one są w różnych miejscach pochowane, więc możemy być syrenami, zobaczymy sobie jak nam to pójdzie, jaką syreną zostanę, no jestem ciekawa, czy są tutaj chłopacy na tej gierce, no bo ogólnie, no chłopak też może być syrena, na przykład Smileslow jest syrenem, już nagrałam taki odcinek też gdzieś tam na kanale i też jest taki shorts, także mega śmiesznie, ale sobie zobaczymy, czy gdzieś tutaj jest Smileslow, bo mówił, że wbije, więc sobie szukamy. Chodźmy teraz tutaj, o jest moja Wicka, ona gdzieś mnie tutaj chyba prowadzi, jest tutaj, zobaczcie, jest chłopata i możemy sobie normalnie kopać i dobra, kopię, jest, mamy to, mamy tutaj jakiś ogon, czekajcie, zaraz znajdziemy, znajdziemy, uwaga, jest, co jest grane, ja jestem syrenem jako dziobak, Pepe, pan dziobak normalnie, patrzcie, jak jakaś kaczucha i jak to się, jak to śmiesznie, patrzcie, jak idę w bok. Mamy też piłeczki, możemy sobie turlać i się bawić, oczywiście musimy znaleźć też i, co jest, zobaczcie, jak ja skaczę, i patrzcie na to, wow, ej, jak delfin trochę bym powiedziała, to nie jest jak syrena. Ej, szybko, teraz idziemy sobie zjechać może z jakiejś zjeżdżalni, czy szukamy dalej, gdzie tutaj mogą być pochowane różne te rzeczy, ja nie wiem, czy one będą jakby oznaczone jakimś krzyżykiem, tak jak teraz to, czy co, i patrzcie, możemy sobie normalnie pływać, jesteśmy w parku rozrywki dla syren, ale mega śmieszne, widzowie, zostawcie teraz łapeczkę w górę, każda jedna łapeczka w górę to jest jedna syrena więcej, ale zobaczmy sobie też pod wodą, może one są gdzieś tutaj schowane, te ogony pod wodą, niekoniecznie muszą być tu albo gdzieś na górze, szukamy sobie i tak jak ja skaczę, jak jakiś delfin. Wow, jak to jest pięknie pod wodą. Zobaczcie. Ej, tutaj coś jest, jakieś królestwo. Płynę tutaj, może będzie jakiś ogon. Szukamy, szukamy. Jest naprawdę tych kart sporo. Ja na razie znalazłam tylko jedną. Słabo mi idzie, albo po prostu to przeoczyłam. No ale okej, tutaj nic nie widzę. Płyniemy sobie do góry. Okej, tutaj jest bardzo piękna roślinność, taka wodna. Dobra, idziemy do góry, do góry, do góry, do góry. Lecimy. No i wychodzimy stąd właściwie. Czekajcie, nie mogę wydostać się z tej wody. Jeszcze muszę poćwiczyć jako właśnie ten. Ale możemy się teleportować. Słuchajcie, idziemy do sal... Co? Możemy iść nawet... Okej, no to chodźmy. Teleportujemy się tutaj. Patrzcie, co my tu mamy. Wow, normalnie taka fontanna się tutaj zrobiła. Zwiedzamy sobie dalej i z góry może będzie lepsza widoczność, żeby zobaczyć... Ej, tutaj jest jakieś przejście, zobaczcie. Tutaj jest jakieś przejście. Czy tam coś będzie? Zobaczymy sobie. Chodźcie, idziemy. Czy tutaj coś znajdę? Jest jakiś ogon? Ej, gdzie my jesteśmy? Co jest? Co to jest za woda? Ej, tu chyba nie ma dalej... Co jest? Ja chyba znalazłam koniec mapy. Jestem tutaj i szukam teraz sobie dalej tych ogonów, bo ja mam bardzo mało. Ja nie wiem, w ogóle to są muszelki, tak? Dobra, to są muszelki. Czyli tutaj nic nie ma, szukamy dalej. A w ogóle my możemy się tutaj przebrać. Czajcie, mogę mieć takie włosy? Nie no, serio, co to są za włosy? Patrzcie, syrena, jakie ma włosy. I to dla Smileslow mogą być takie włosy. Albo zielone, wow. I nawet możemy sobie minki. O, patrzcie, ja mam taki wyraz twarzy. Siemano. Siemano kolono. No, nieźle. I sobie pamiętajcie też, żeby zostawić suba. Wbijam 400 tysięcy na tym kanale. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie suba. A ja szukam dalej. No, szukam dalej, gdzie są inne tutaj rzeczy. Gdzie są inne właśnie te ogony. Widzowie, wspiąłam się teraz jako syrenka tutaj do góry. Zobaczcie, jaka piękna ja jestem. Jaka piękna syrenka. I widzę, że tutaj jest kolejny ogon. Jest, zdobyłam go. Wow, ten jest jakiś taki butelkowa zieleń elegancka. Czemu ja tak sobie schodzę ze zjeżdżali? Ej, coś tu nie wyszło normalnie, coś tutaj nie pykło. Ale zobaczmy sobie ten nowy ogon. O, uwaga, zobaczcie. Ja... śmiesznie to wygląda. Musimy... Ej, patrzcie, tu jest flaming nawet. Na flamingu może, można zalecieć? Ej, nie można na flamingu, on tylko tak tu sobie pływa. Flaming mnie nie lubi. Dobra, idziemy na kolejną zjeżdżalnię, gdzie możemy. Na tej już chyba byłam, czy nie? Na tej byłam, przed chwilą tutaj zjeżdżałam. No to teraz idę na jakąś inną, czekajcie, na tą, no tą różową zakręconą. O, tam idę, patrzcie jak skaczę sobie, jak jakiś zając normalnie, kicam sobie elegancko, idziemy. Więc chyba wychodzi na to, że ty, ej, co tutaj jest, coś widzę? Coś tutaj jest? Nie, myślałam, że tutaj jest. Patrzcie, ma jest nawet taki prysznic, że można się opłukać po tej wodzie z basenu. A ja jestem brzydką syrenką, wiecie co? Ja jestem brzydką syrenką, ja będę sobie sobą, bo ja mi się nie podoba. Teraz będę już ładniejsza, muszę znaleźć sobie jakiś inny ogon. Idę do góry teraz szybciutko, raz, dwa, trzy. Może tutaj coś będzie na mnie czekało. Oglądam się tutaj. Ej, tutaj jest taka fajna zjeżdżalnia, ale byśmy musieli sobie dać
właśnie to koło, ale ja szukam dalej. Można wejść jeszcze wyżej i tam może będzie jakiś kolejny ogon. Ej, coś, nie mogę znaleźć tych ogonów. One są jakoś dobrze pochowane. O, zobaczcie, tutaj jest. Jest, mam kolejny. Wow, ej, tutaj jest jakiś taki cały zamknięty, jakiś taki wodny. No i ja sobie zjeżdżam elegancko z parku wodnym. Nie z parku, tylko w parku wodnym. No i znalazłam kolejny ogon. Muszę sobie zobaczyć go. Okej, wychodzę. Sprawdzam go. Patrzcie na to. O, jakaś niebieska jestem. Ej, ten mi się tak nie podoba. Powiedziałabym 3 na 10. Tamte były ładniejsze, więc od razu zmieniam. Muszę poszukać jakiś fajny. Gdzie są inne jakieś te zjeżdżalnie? Z tej byłam. Może gdzieś tam do góry. Ej, one, co tam jest u góry? Ja tam idę, biegnę tam. Widzowie, widzę, że tutaj jest też jakieś przejście, zobaczcie, dziwne. Ej, wchodzimy tu. Ej, gdzie jedziemy? Ej, gdzie my jesteśmy? Tutaj będzie jakaś syrena? Co jest? Gdzie my jesteśmy? Tutaj są jakieś windy. Ej, co jest grane? Jak to możliwe? Możemy sobie wybrać jakąś windę i gdzie my się... Jest, mam ogon, jest czerwony ogon, zobaczcie. Ej, co to jest? To jest jakiś klaun chyba. Ej, zobaczcie, to jest syrena klaun, bo ma taki żółty... Co to jest? Jak klaun? Mega śmiesznie, ale zobaczcie, tutaj też mamy windę i zobaczymy, dokąd my pojedziemy tą windą. Gdzie ona nas zabierze? Ej, tu jesteśmy! Jak śmiesznie to nas teleportowało. Idziemy teraz w tym kierunku, bo widzę, że tam też jest jakaś gra. Trzeba po prostu kierować się w stronę jakichś fajnych rzeczy. Nie można jakby w jednym miejscu. Już wiemy, że tak naprawdę tych ogonów nie ma w ogóle pod wodą. Raczej, chyba że komuś się uda znaleźć, no to możecie napisać w komentarzu. Ale raczej nie ma. Nie, ja nie mogę, jak ja skaczę. Nie mogę inaczej się w ogóle poruszać, dobra. Idziemy sobie tutaj na tą gierkę. Jest jakieś ABC, coś będziemy musieli wybierać i może za poprawną odpowiedź będzie, że dostaniemy jakąś tutaj syrenkę. Uwaga, whistle back, pay attention. Dobra, wybieramy sobie A, zobaczymy sobie, co się stanie, gdy wybiorę A. O nie, wróciłam na start. Okej, no dobra, to jedziemy jeszcze raz, może coś innego trzeba wybrać. Ale najpierw jestem sobie tutaj przy TNT, o co chodzi? Tutaj coś jest, zobaczcie, kliknęłam. Uwaga, a wy kliknijcie łapeczkę w górę. Wow, wybuchły te skały i mamy kolejny tutaj. Morf, syreny, wow, to jest jakaś dziewczynka w pomarańczowej, nawet w bluzeczce. Ulala, no dobra, no to mamy już całkiem sporo. Idziemy sobie jeszcze raz zobaczyć teraz to ABC. O co z tym chodzi w ogóle? Bo ja tak nie doczytałam, tylko wybrałam od razu w ciemno tą jedną rzecz, ale odpowiedź może być zupełnie inna. Sobie sprawdźmy. Jest tutaj też Natka, więc jeśli wy byście chcieli być na odcinku, pamiętajcie, żeby dołączyć. Okej, no dobra, wybieram teraz B. Jadę po kolei, uwaga, teraz jest B. I gdzie jesteśmy? Dobrze wybrałam, zobaczcie, jest tutaj. Mamy kolejny. No tutaj jest, halo, tu jest. No, mam kolejny. Hurra, udało się. No i teraz mogę się zmienić, zobaczcie, ten jest taki żółty, taki królewski bym powiedziała, bo tutaj jest jakiś, nie wiem, jakaś tutaj ładny diamencik jest, wow. Okej, i teraz jest kolejna winda, więc pewnie wrócimy. A jak ja bym teraz wyszła sobie zielony? Można wyjść? Ej, nie można wejść, dobra. Czyli musimy iść do windy i z windy dostaniemy się oczywiście na start. Widzowie, idę jeszcze sobie tutaj na zjeżdżalnię. Widzę, że jest jakaś taka fajna zjeżdżalnia, taka spiralka. I sobie zobaczymy, czy tutaj coś jest. Wspinam się całkiem do góry, zobaczmy sobie. I z góry też będzie lepszy widok na to wszystko. Tutaj nie ma. I tutaj nie ma chyba, ale sobie zaraz wezmę ponton, sobie zrobię go. No i patrzcie, na tej zjeżdżalni byłam, na tej byłam, tu jest jakiś domek, może w tym domku coś będzie, znaczy to jest szatnia, może w tej szatni coś będzie, jest wodospad. Ogólnie, albo tu jeszcze możemy iść, o właśnie, tutaj coś może być. Klikam sobie teraz to koło, o nie, tylko żeby mnie wpadł, nie spadło mi to koło. O, siedzę sobie. Halo, jak ja mam teraz jechać? To teraz tutaj trzeba dać, patrzcie. No nie, bo czekaj, moje koło zjechało bez mnie. Muszę usiąść do tego koła. Patrz, to koło pojechało bez mnie. I nie było tam nic, ale oszustwo. Ej, zobaczcie, tutaj jest też jakieś przejście. Zobaczmy sobie to. Co tutaj jest za przejście? Te przejścia są takie tajemne, jakby coś tam było. Tak mi się wydaje. Ej, zobaczmy sobie. Szybciutko. Będę przeskakiwać teraz tutaj. Uwaga, uwaga. I jestem gdzieś. Jadę. Ej, mogłabym sobie teraz dać to? Zobaczcie. No nie mogę wsiąść w to koło. No co za... O, teraz usiadłam. Co? Czemu ja chodzę w miejscu? Co jest z tą grą? Nie mogę, po prostu zaraz padnę. Okej, dobra, idziemy. Mamy tutaj tak jakby wybór różnych zjeżdżalni. Musimy wybrać odpowiednią. No ale okej, wybieram sobie środkową. Niech będzie zielona. Zjeżdżam w dół. I gdzieś tutaj jest jakiś morf? Jest! Mam morfa. To jest jakby pszczółka?
Ej, ten jest super! To mi się podoba. Patrzcie na to, jak fajnie wygląda, mega. No i teraz idziemy oczywiście do windy. No i otwieramy ją, wchodzimy i wracamy. Ja jeszcze tutaj widziałam coś ciekawego, widzowie, właśnie. Zobaczcie, ile tu jest syrenek. Każda szuka właśnie swoich morfów, ale tutaj widzę, że jest jeszcze coś fajnego. Jest jakiś zatopiony wrak statku, może na tym wraku coś będzie. Ej, musimy wszystko sprawdzić. Sprawdzamy. Uwaga, ja tak z daleka patrzę, no na razie nic nie widzę, dobra. To płyniemy sobie pod wodą elegancko, musimy podpłynąć tutaj do tego piasku. Wynurzamy się i tutaj mamy coś dziwnego, zobaczcie, uwaga. Lecę w górę i jestem. Okej, tutaj jest jakaś dziewczyna. Mamy jakiś skarb, ej, zobaczmy sobie go. Jest! Mamy w skarbie! Co to jest? Jakiś pracownik, to, przecież to jak skarb, to powinna być jakaś królowa syren, a nie. Gdzie jest ten robotnik, pracownik? Jak to wygląda? Nie mam znalezione na razie 8 na 30, widzowie, więc bardzo mało. I jeśli zdobędę 30 morfów, to otworzy mi się tutaj takie przejście, taki portal. Ciekawa jestem, co się stanie. Możecie mi napisać, jeśli znaleźliście 30 morfów. Ja chyba nie dam rady, ale będę szukać, nie będę się poddawać. Tu jeszcze bym mogła przejść. O, i moja widzka mi właśnie pomaga. Teraz ja jej pomogę, że może przejść, choć... No nie, na czerwono ona weszła i spadła. Na niebieski dawajcie. I co, jest tutaj jakiś morf? Bo musiałyśmy sobie tu wejść. Jest morf! Jaki fajny jednorożec! Ale mega, bo tutaj też współpraca właśnie musi być. Ten mi się podobał. Wow, jaki fajny, ten jest chyba najfajniejszy. Okej, dobra, ona mi teraz pozwala przejść. Teraz ja im dam. Możecie przechodzić. Dobra, chodź, 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 tutaj czerwona. Teraz współpraca. No idziesz czy nie? Chodźże. Nie wiem, kto to jest, czy to jest moja widzka, na to wychodzi, więc bardzo fajnie, współpraca popłaca. Widzowie, my idziemy dalej, idziemy szukać dalej morfów, napiszcie w komentarzu, jaka syrenka wam się najbardziej podobała. No i szukamy Smajsa właśnie, ej, patrzcie, tu jest jakiś chłopak, tu jest chłopak, chłopak tu jest jakiś i on jest, co ty masz za kwadrat, jakiś prostokąt. Ja nie mogę, jak oni tu wyglądają, oni nie mają ogona syreny, bo to są chłopacy, ale Smajsa ma ogon, tylko musimy go znaleźć. Subskrybujcie ten kanał i bądźcie też jutro, odcinki są codziennie. Pozdrawiam wszystkich, którzy są na tym odcinku. Dzięki, Patty najlepsza. Pozdrawiam, na razie, pa!